Jest wtorek, 6 czerwca 2023 roku. Jest poranek 24, Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24.net i telewizja Patriot24.net. Witam Was w dniu, kiedy opisujemy sprawę afery w gminie Psary w powiecie Będzin na Śląsku. Dzisiaj zmuszony byłem złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wójta gminy Psary i przez starostę powiatu Będzin, dlatego że nie dopilnowują kwestii wydatkowania, a raczej dewastowania drogi gminnej, która najprawdopodobniej będzie musiała być wkrótce remontowana, czyli będzie musiała być ten remont będzie musiał być pokryty z pieniędzy publicznych. Oni w tej chwili do wczoraj, do dzisiaj nic nie robią, żeby ustawić znak drogowy, by nie wjeżdżały tam auta ciężarowe, które niszczą tę drogę, właściwie drogę osiedlową, drogę, która ma zapewnić dojazd mieszkańców do swoich posesji. Dlaczego jeżdżą tam wozy o bardzo wysokim tonażu? Tego nie wiemy. 40-tonowe ciężarówki, betoniarki, kierowcy, którzy wyzywają mieszkańców od pierdolonych biznesmenów. Właściwie wszyscy powołują się na wójta, że to wójt pozwolił, że oni mogą tam jeździć, oni mogą jeździć z dużą prędkością. Nikt nie zwraca uwagi na to, że ta droga będzie zniszczona, już jest w tej chwili wypaczona, są wyboje, są kolejny. I tak naprawdę nikogo to nie interesuje, że wkrótce będzie trzeba ją remontować. Mieszkańcy nie mogli się spotkać z wójtem, on nie przyszedł na spotkanie. My jesteśmy jako redakcja umówieni na najbliższy poniedziałek. Wiem, że mieszkańcy też przyjdą, bo w końcu chcą porozmawiać ze swoim włodarzem. Natomiast sekretarz gminy odesłała nas do starostwa powiatowego, które jest odpowiedzialne za możliwość ustawienia znaku drogowego, które zakazywałoby wjazdu tam ciężkim ciężarówką. Obok jest ulica, gdzie badania nawierzchni zostały wykonane. Wozy powyżej 20 ton, przepraszam, powyżej 5 ton na osie nie mogą wjeżdżać. Ta droga sąsiaduje niemalże z tą zbadaną. Tutaj wójt mówi, mogą jeździć ciężarówki, bo nie ma ekspertyzy. Będzie dopiero 21 czerwca. A ja się pytam, panie wójcie, a jakby to była pana droga prywatna, obok pana domu, to pan by pozwolił, by jeździły codziennie ciężarówki, które wożą żwir, batoniarki, które mają po 40 ton, jeżdżą z dużą prędkością. W tej chwili mówimy o drogach, które mogą, o drodze, która może być zniszczona, a może się okazać, że ta prędkość wpłynie na stan budynków, które są wokół. Kto za to zapłaci? Kto będzie odpowiedzialny za te szkody, które są w tej chwili wyrządzane bez ekspertyzy, czy po tej drodze można jeździć? Dlatego w naszej ocenie sprawę powinna zbadać prokuratura, czy jest dbałość, czy urzędnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z kompetencjami nałożonymi na nich przez ustawodawcę, czy nie ma tutaj niedopełnienia obowiązków, czy nie ma tutaj narażenia budżetu gminy na straty poprzez indolencję, poprzez obojętność, poprzez brak reakcji na to, co się dzieje. To jest tylko jeden z przykładów. Wcześniej opisywaliśmy to, w jaki sposób starostwo w Ostrowie Wielkopolskim, wójt w gminie Nowe Skalmierzyce dbał o prywatnego inwestora, a w ogóle nie brał pod uwagę tych, dla których powinien pracować, czyli mieszkańców swojej gminy, starosta swojego powiatu. Czyli mamy dwa przykłady tego, że urzędnicy dbają, ale nie o mieszkańców, nie o swoich wyborców, nie o lokalną społeczność, tylko o to, by przedsiębiorca mógł wykonywać swoje inwestycje bez względu na to, czy jest to korzystne dla grosza budżetowego, gminnego czy powiatowego, czy nie. Przypomniała mi się taka historia w związku z tą sytuacją. Chyba 20 lat temu byłem w Niemczech, Polska wchodziła właśnie do Unii Europejskiej. Towarzyskie spotkanie, Polka, jej mąż Niemiec, dyrektor szpitala, więc zaczynamy rozmowę, no i wiadomo jak to z Niemcami, taka przepychanka,
kto jest tutaj lepszy, kto jest skuteczniejszy. I ten Niemiec mówi, a ja wam powiem, jaka jest różnica pomiędzy dyrektorem szpitala w Niemczech, a dyrektorem szpitala w Polsce. Przypomnę, było to 20 lat temu. No mówimy, no oczywiście, no tak, wy macie więcej pieniędzy, jesteście w Unii, macie dofinansowania, jesteście super rozwijającym się krajem, my dopiero wchodzimy, jesteśmy biedni, tutaj mnóstwo problemów socjalnych, społecznych, tak dalej. I on mówi, nie, to nie o to chodzi. Różnica polega na tym, że jeżeli do mnie, jako dyrektora, przychodzą ludzie, którzy proponują mi biznes, proponują jakieś wartości dodane dla mojego szpitala, to ja, jako dyrektor niemieckiego szpitala, robię wszystko, by ich wykręcić i by mój szpital zarobił. A u was ta różnica polega na tym, że jest odwrotnie. Bo wasz dyrektor szpitala kuma się z wszystkimi, którzy do niego przychodzą, by wycyckać swój własny szpital i żeby cała reszta zarobiła. I miał wtedy rację, to było 20 lat temu. Absolutnie za nie mówiliśmy wszyscy, którzy słuchaliśmy tej oceny, tej analizy. I dziś, kiedy widzę, co dzieje się w gminie Psary, w powiecie Będzin, w Nowych Skalmierzycach, w Ostrowie Wielkopolskim, niestety mam wrażenie, że ten Niemiec miał rację. Jeżeli podoba wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Oglądajcie naszą stację telewizja Patriot24.net. Dziękuję i do zobaczenia jutro.